Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Don't Starve Shipwrecked. Słuchajcie, dzień drugi, niestety, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to możecie wiedzieć, że niestety zdechliśmy na morzu po raz kolejny, bo jesteśmy gałganami. Znaczy ja jestem, wy pośrednio troszkę też, bo z kim przestajesz, taki się stajesz, także nie polecam oglądać tych odcinków i możesz już wyjść, jeżeli jesteś z Rzeszowa oczywiście, tylko jeżeli jesteś z dowolnego innego miasta, możesz zostać, pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie, możesz zostawić. Ło, to jest snakę. Kurwa, odznakę dostaniesz. Tu. Dobra. Pierdalaj. Jeszcze który? Chyba nie. Jak jesteś z Rzeszowa, to też cię w sumie witam bardzo serdecznie. Natomiast w momencie, kiedy wy oglądacie sobie ten odcinek, przypominam, że jest to nagrywane na zapas. Ja w tym momencie jestem na Rich Tour już w Katowicach najprawdopodobniej. Mamy dzisiaj 10 grudnia, mamy Katowice, Spisz i no naprawdę mega mocarny event się zapowiada, bo naprawdę i Rezi, i Stew, i tak dalej. Sporo fajnych ziomków pada. Ignacy, Nitro też na przykład. Ciekawa persona. Zapraszam i w ogóle, dobra, myślę, że szyszkami możemy sobie tutaj popalić troszeczkę, żeby móc przez noc popracować. A, noc się już kończy, także niepotrzebnie, nie zwróciłem uwagi za bardzo, powinienem. No, także ja sobie jestem w tym momencie w Katowicach, wy sobie oglądacie, mam nadzieję, że ogląda wam się miło, przyjemnie, bo jak nie, to wrócę do domu i was nawyzywam, jebane gimbusy. Ale jeżeli wam się miło ogląda, to wam powiem, o, dziękuję, kocham moich widzów, halo, i zrobię jakiś challenge dla was, jak na przykład zakładam kondoma na głowę, są śmieszne rzeczy czasem, jako youtuber można sobie pozwolić, prawda, żeby porobić takie zabawne rzeczy, jak zakładanie prezerwatywy na głowę. Jest jeszcze drugi kondom challenge, tutaj chciałbym nominować Marcina Dubiela, bardzo serdecznego mojego przyjaciela. Jest jak, nie, dobra, to bez sensu. Jest taki, jak ten kondom challenge jeszcze rozumiem z tym zakładaniem na głowę, dobra, spoko, okej. Ale jest taki challenge z kondomem, nie wiem czy widzieliście, znaczy nie googlujcie tego, ja nie wiem jak to się nazywa, a to wam tylko opowiem, jak jesz obiad, to wyłącz. I iść do Spiżu na Rich Tour, bo tam nie będziemy opowiadać takich rzeczy. Będziemy opowiadać gorsze, ale to jest nieważne. No, w każdym razie jest taki challenge właśnie, który też jest kondom challenge. Tylko on właśnie nie polega, żeby sobie tam na łeb założyć coś takiego. Tylko polega na tym, że trzeba prezerwatywę do nosa włożyć i przeciągnąć ją tak, żeby wyszła ustami. To jest, jest najgorsze po prostu. Ja to oglądałem i to nie jest ani trochę fajne. Nie próbujcie tego w domu, tak? Nie zabierajcie rodzicom prezerwatyw, chyba że chcecie mieć braciszka albo siostrzyczkę ewentualnie, które będzie gwałcił wasz tata potem. Witam, cześć przyjacielu. Nie, no nie bardzo, dobrze. Okej, okay. A tu jest jeszcze ciąg dalszy wyspy, zajebiście. Zobaczmy w takim razie, co my tu mamy. Mamy tutaj trochę piachu. No ja przede wszystkim najbardziej się jaram tym, że będę w stanie skonstruować sobie tutaj łódkę po naszej wizycie na... Wow! Mamy ołtarz do zmartwychwstania. No to już mamy, proszę ja was, ustawioną rozgrywkę. Wow! I to jest naprawdę duża wyspa. Jaram się i będę miał tu dużo złota. Podoba mi się tu. Tu się zadomowimy na kilka następnych dni. Mamy spory zapas fajnego jedzenia. Mamy seaweedy, mamy mandragory. To są tu magma pile, jest sporo kamieni, dobra, okej, ale to już jest koniec tej wyspy. Ale bardzo mi się ona podoba i zdecydowanie skonstruowanie tutaj bazy wypadowej jest dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj touchstone, tak? Nie wiem jak tutaj jest z porami roku, no bo jak widzieliście bądź nie, jeżeli nie, to polecam nadrobić. Do tej pory nie udało nam się dożyć dalej jak do 6 dnia bodajże, także no jest dosyć miernie. Jeżeli mógłbym użyć takiego przymiotnika, jest zdecydowanie miernie i mam nadzieję, że troszkę to poprawimy. Dobra, 35 tych mam już. Na 6 desek to wystarczy. 6×4, 24 pięki potrzebuję na skonstruowanie tego, co potrzebuję. Natomiast chciałbym ich pozbierać możliwie więcej, żeby mieć po prostu na przyszłość. Te łódki też się niszczą. Jestem ciekaw, czy można je w jakiś sposób naprawić. Czy to trzeba młotkiem postukać, czy w jakikolwiek inny sposób jest to możliwe do wykonania. Będziemy musieli to na pewno sprawdzić. Kurwa, dwa węże, dobra, spoko. Snake, it's a snake. A badzie. Mushroom. Dobra, take that nature. Bardzo ładnie. Wicker bottom tutaj nie lubi natury, propsują. Dobra, ta monety tutaj zostawia. Ciekawe jestem, do czego to się może przydać. Dobra, monster meat, tak szczerze wyjebie. A wezmę to. Monster meat jest średnio jadalny. Znaczy jest spoko, tak, ale aktualnie mamy na tyle duże zapasy wszelakiego jedzenia, różnego, oczywiście nie są one jakieś niesamowite duże, ale mamy tego jedzenia trochę, zdecydowanie wystarczająco na przetrwanie kilku nadciągających dni.
Więc tutaj akurat Monster Meatem posiłkować się nie musimy do tego czasu. No zobaczy, 12 nasionek mamy. Do tego czasu na spokojnie sobie już przeniesiemy się na inną wyspę, żeby móc tam poszukać troszkę jedzenia. Ale podoba mi się ta wyspa, bardzo mi się podoba. W ogóle bardzo podoba mi się ta mapa. Mamy te rafy koralowe tutaj fajne. Naprawdę dwie fajne wyspy obok siebie. Touchstone nam się wylosował i to akurat tak się złożyło, że wypadł tutaj, gdzie bazę założyliśmy. Więc no naprawdę bardzo spoko, dobra. Bo te pięki może po nocy powykopujmy, a póki co chodźmy jeszcze z siekierką, żeby tutaj troszkę więcej tych desek porobić. Co ja mógłbym tutaj wyrzucić? Może zjedzmy po prostu coś i oczyśćmy sobie delikatnie ekwipunek. Nie pamiętam, co czerwona czapka robiła. Obniżała sanity, a zwiększała zdrowie, spoko. Robać sobie ugotujemy larwy, jeżeli się nie mylę. Sprawdzę, co dokładnie znaczy słowo limpet w Google Translate. Dosyć interesujące. Limpet. Pijawka, okej, okay. Skałoczep też się tak nazywa, spoko. Żaden problem, dobra, jesteśmy naładowani tutaj na fulla. Fula daje fulla i możemy wycinać w takim razie kolejne drzewa. Wytnijmy to, tutaj pięki wydają mi się kurewsko cenne po prostu. Biorąc pod uwagę jak dużo jest tu oparte od te wszystkie statki i tak dalej. Więc dobrze będzie tego nachomikować się troszkę na zapas, żeby po prostu w przyszłości nie mieć aż takich problemów z tym. Przede wszystkim teraz to już wiem, jak to wygląda sprawa z truciznami i już mam przy sobie przygotowane wszystko na odtrutkę. Wiem, jak to wygląda sprawa z tymi łódkami, że nawet jak się zatrzyma, to nie zawsze zdąży wyjąć te pochodnie. Mimo wszystko, a chyba jak jest całkiem po ciemaku, to w ogóle nie wyjmuje tej pochodni. Więc żeby pływać po nocy, no trzeba mieć przygotowane mimo wszystko. Mimo wszystko trzeba mieć przygotowane te lampy na statek, to jest ważne. Dobra, z tego też nam jajka wypadają, czyli kolejne źródło pożywienia z tych drzew i to jest bardzo spoko. Tutaj kolejne monety sobie zbierzmy. Nie wiem, do czego one się mogą przydać, ale zbierzmy je na wszelki wypadek. I'm rich zone. Dobra, korzystając z chwili jeszcze, bo jeszcze ten dzień chwilę trwa, spokojnie, nie zamierzam się tutaj zakopać w żaden sposób, ani wypływać na morze. Natomiast bardzo chciałbym wsiąść na tę tratewkę na chwilę jeszcze. Zaraz wam pokażę. A coś czuję, że znowu się wyjebię. Po prostu zawsze jak próbuję późnym popołudniem coś robić, to się wypierdalam. Chciałem tutaj popłynąć te drzewka pościnać. Zaraz wam pokażę, ewentualnie ognisko sobie tam zrobimy, żeby być widocznym. Ja chociaż powinienem sobie po prostu zrobić od razu ten większy statek, no nie? I nim już tam popłynąć. Dobra, to zrobimy już jutro, faktycznie. Bo tam ja chciałem trochę patyków pozbierać, ale z tym nam się aż tak jakoś niesamowicie nie spieszy. Weźmy w takim razie blisko bazy i teraz tak, tam sobie przygotujemy deski, żeby być w stanie przygotować okręt. Pozbierajmy jeszcze to, ile tutaj możemy, bo tej trawy też zaraz trochę pójdzie. Więc dobrze jest, będzie mieć jej w zapasie. Jeszcze chwilę mamy, spokojnie. Jeszcze tutaj zdążymy pozbierać, tak myślę. Trzeba to dobrze wycyklować, bo tutaj noc jest naszym wielkim przeciwnikiem. Też pamiętajmy, że nie jesteśmy na morzu, więc w razie czego możemy odpalić pochodnie po prostu, tak? W miarę na luzie można do tego podchodzić. Jak nie jesteśmy na morzu, tylko na lądzie, bo tutaj obowiązują dalej te same dobre, don't starve'owe zasady. Ok, mamy kolejne trawy. Smoke weed every day. Dobra, wszystko tutaj było, zostało zebrane. Wracamy w takim razie bardzo, bardzo prędko do ogniska. W razie czego możemy zrobić pochodnie, tak, zdecydowanie. Natomiast ja bym chciał jak najszybciej wrócić do ogniska. Szychami napalić. Kurde, mam jeszcze banany z drzew, jajka. No dobra, jeżeli chodzi o jedzenie, absolutnie nie mamy się o co martwić, dobra. No trzeba dużo tych szyszek rzucić, żeby się fajnie paliło. Ale już jest elegancko. Bierzemy w takim razie łopatę w dłoń i wykopujemy dodatkowo te pieńki. Mamy już ich no niemalże 60 sztuk. Ale mimo wszystko chciałbym mieć ich możliwie dużo przed podejmowaniem jakichkolwiek kolejnych akcji, żeby zwyczajnie się na tym Holender nie przewrócić, tylko mieć to. Tak samo jak tylko zbudujemy tego Raftboata, to ja idę tam, żeby mieć dużo patyków, żeby móc na bieżąco robić sobie te tutaj są te, o, boat torcze, no nie? Żeby to mieć zawsze pod ręką, bo to dużo patyków pali. Po pierwsze patyki na pochodnie, po drugie patyki na zrobienie samo tego. Dobra, będąc tu, wiemy już, że chcemy zrobić cargo boat. Do tego potrzebujemy trzech lin. W ten sposób, dokładnie, dobra, jedną trawę możemy tu wrzucić. A także potrzebujemy 6 sztuk desek. I to nam zabiera 24 pnie. Czyli jeden cały stack zejdzie, spoko, to oznacza, że zwolni nam się miejsce. I w tym momencie powinniśmy móc już zrobić cargo boat, fenomenalnie. I stawiamy ją w takim razie w tym miejscu. Ona też już ma swoją ładownię i to będzie dużo, dużo prostsze. Dokładnie tak.
I teraz tak. Chcemy zrobić. Chcemy zrobić do tego tak. Zróbmy pochodnie. I przygotujemy sobie od razu bolt torch. Okej, okay, mamy coś takiego. I teraz jak sobie wskakujemy, to możemy tutaj to zamontować. Aha, i prawym możemy włączyć, a tym wyłączyć. Dobra, ciekaw jestem, co to jest to koło jeszcze. Wyskoczmy sobie tu i zobaczmy, co możemy. Czy możemy coś do konstrukcji faktycznie zrobić. Armored bolt, już są jakieś lepsze. Bolt cannon, sea trap, troll net, fisherman, tutaj możemy coś łowić. Spyglass, captain hat, life jacket, pirate hat. Dobra, tego na razie nie potrzebujemy, ale czapkę piracką na pewno chętnie sobie zrobię. No i długo, dobra, wydaje mi się, że teraz w takim razie wsiadamy na cargo boat. Idziemy tutaj trochę powydobywać tych drzew z patykami. Potem sobie pójdziemy tutaj jeszcze powydobywać kamienie ze złotem. No ale dobra, mamy sensowną łódkę. I to mi się nareszcie podoba, bo ona ma 300 kalda. Ciekaw jestem, w jaki sposób możemy odbudowywać łódki. I to jest też coś, co będę chciał zapewne sprawdzić. Jak już... To może jedzenia nie będę tu dawał. No ale tu mogę dać jakieś tam, o, takie rzeczy. Może to chciałbym mieć przy sobie, na wszelki wypadek na odtrutkę. No dobra, ale takie rzeczy na przykład mogę wrzucić jak te monety, tak? Papirus na przykład. Chociaż no, jak łódka mi się utopi, to utonie razem z nimi. Razem z nią. Właśnie. Kolejny temat jest taki, że nawet jak mamy kamień, a umrzemy sobie na morzu, to ja nie wiem teraz, czy te rzeczy się rozsypią dookoła, czy one znikną w związku z tym. No nie wiem, te drzewa są bardzo fajne do ścinania, bo z nich są nie tylko pnie, ale też patyki, tak? Okej, one są mokre, spoko. Natomiast podejrzewam, że to jest kwestia czasu, jak wyschną, położy się je koło ogniska na noc, czy cokolwiek innego, i będą już naprawdę gotowe do użytku, a z tego wypada sporo tych patyków, oprócz pni, a obydwa te materiały są nam w jakiś tam sposób potrzebne, więc jak najbardziej jestem chętny, żeby tutaj robić. Zastanawiam się, jak to należy tutaj, czy to deskami można naprawiać, czy młotkiem, czy w jakikolwiek inny sposób, nie wiem właśnie. Chyba, że trzeba te łódki cały czas na bieżąco budować. No ten cargo boat nie jest jakiś taki, no, kurewsko drogi do zbudowania. Podobnie jak te torcze, więc można od czasu do czasu sobie pozwolić. Tak raz na kilka dni, z tego co widzę, jego trzeba będzie. You stink! Czemu te papugi jeszcze, nie dość, że one drąbiapy, to jeszcze obrażają człowieka. To są właśnie, o, tacy hejterzy. Hejter klasyczny, według klasyfikacji Roya. Mam nadzieję, papugo, że zastanowisz się troszkę nad swoim zachowaniem, bo przykre jest to, co robisz. I mi jest przykro, i moim widzom na pewno, szczególnie tym z Rzeszowa. I nie podoba mi się takie zachowanie, pani papugo. Proszę nie robić tak na przyszłość. Papuga tak się nie robi. Dobra, skończyła mi się siekierka. Zamienił stryjek siekierkę na brak siekierki. I sobie też ścinamy kolejne drzewo, bo sobie oczywiście jak najszybciej ją odbudujemy. Bardzo ładnie, no patyki mega ważne. 14 patoli już żeśmy sobie tutaj. 14 patoli to prawie jak na warszawskich osiedlach. 14 patoli to też mogłaby być 14-latka należąca do gangu narkotykowego. Bo wtedy jest 14 patoli, że 14 lat i patoli, że należy do niej. Fleksja, ta. Dyfuzja, nie dyfuzja. Defekacja, nie. Koniugacja, nie. Szukam tego mądrego słowa. Jezus Maria. Deklinacja, o. To była deklinacja. Zapoznajcie się z tym słowem, kochani widzowie. Dobra, zróbmy tak. Co my jeszcze, czy chcemy mu tu coś zostawić w skrzynkach na tej wyspie? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tego dnia jeszcze nie chcemy wyruszać dalej nigdzie, bo jest dosyć późno. Jutro z rana sobie prędzej to zróbmy, jeżeli już. Co za piszczenie na mnie. Aha, nie mogę nic podnieść, dobra. Muszę tak czy siak skrzynkę zbudować, ewentualnie coś szybko zjeść. Dobra, zjedzmy te jajka na surowo. Niech będzie i sobie już tutaj będziemy w stanie dzięki temu przyswoić wszystkie materiały, bo będziemy w stanie podnieść złoto, to jest dosyć istotne, tak? Mogliśmy jeszcze larwy ewentualnie zjeść, bo ich też nie mam dużo, no mam całą jedną. Zwalimy sobie te kamienie tutaj również, chociaż tych kamieni mam już całkiem sporo. Nitra nie chcemy. Myślałem, że to już... Szkoda, że nie można zrobić czegoś takiego, żeby zaprogramować spacebar. W ten sposób, bo on faktycznie omijał pewne przedmioty, no nie? I nie brał ich pod uwagę w wybieraniu, no ale nie można mieć wszystkiego, tak? Miejmy nadzieję, że kiedyś tam ktoś to zgłosi do twórców i naprawią to, ale pewnie będzie tak, że każdy pomyśli, że o, fajnie byłoby, jakby ktoś to zgłosił, i nikt tego nie zgłosi, bo tacy jesteśmy, to jest tak zwany niech ktoś, prawda? Dobra, tak w każdym razie dzień chyli się ku końcowi.
tak jak czasem można się nachylać do robienia loda, tak dzień chyli się ku końcowi. Zbliżamy się w takim razie tutaj do naszego ogniska. Tutaj sobie zrobimy jakąś skrzyneczkę najprostszą, tak mi się wydaje. Potrzebujemy do tego 3 sztuk desek. I ze structures using. No te papugi tu stoją i mnie obrażają. Małpy dodali, kurwa, papugi jakieś same głupie stworzenia i niepotrzebne. Które jeszcze na tego... Ej, ta papuga jest szefem pirackiego okrętu. I są dwie papugi majtkowie. Ja bym was złapał, kurwy, i zabił, nie? Zatwaniakowanie. Zakaz cwaniakowania, proszę stąd odejść. Dobra, słuchajcie, moi kochani, dzień chyli się ku końcowi. Tak, jakie są plany? Plany brzmią z samego rana cała naprzód i rozglądamy się po kolejnych wyspach. W miarę sensownie tutaj się jeszcze w skrzynce porozkminiamy, żeby Izak się ucieszył troszeczkę na początku przyszłego odcinka. Wydaje mi się, że tutaj dużo więcej do wydobycia już nie ma. Więc siadamy na nasze cargo boat i lecimy troszkę się porozglądać dookoła. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Don't Starve Together. Trzymajcie się, cześć. Shipwrecked. Trzymajcie się, cześć.